Cześć i czułem, Witam was w tym odcinku na moim kanale. Zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Pozdrawiam ostatnich subskrybentów mojego kanału. Więc jeżeli chcecie się tutaj znaleźć to, koniecznie zostawcie suba z dzwonkiem. A w dzisiejszym odcinku opowiem wam trochę o tym, co się zmieni. Po tytule już możecie wiedzieć, jak i wytłumaczę wam dlaczego akurat to chcę zrobić. Istotne jest to, abyście zostawili łapkę w górę i komentarz, aby ten film doszedł do większej ilości osób, abym nikogo tutaj nie pominęła. A teraz krótka reklama, dosłownie 20 sekund i z odcinkiem. Sponsorem naszego kanału jest strona Instant Gaming, która oferuje gry w bardzo tanich cenach. Każdy znajdzie coś dla siebie, a przede wszystkim mają tam Simsy, dodatki do Simsów, rzeczy do Robloxa, także wpadaj do opisu i koniecznie sprawdź. Zapraszam was także na losowanie na dowolną grę ze strony Instant Gaming. Wystarczy, że założycie konto, wpiszecie grę, którą chcecie wygrać oraz klikniecie weź udział. Wszystkie linki znajdziecie poniżej w opisie, a teraz zapraszam was już na dalszą część filmu. Jak dobrze wiecie, moim głównym kontem na Moviser Planet jest konto Klaui. Nazwa jest taka sama jak mój kanał na YouTubie. No i od czasu do czasu usuwam jednak tych znajomych, ponieważ jest was po prostu bardzo dużo. Aktualnie posiadam 1195 przyjaciół i jest to naprawdę ogromna liczba. A większość z Was już po prostu mnie nie ogląda bądź nie wchodzi na Movister Planet. Ponieważ jak dobrze mogliście zauważyć, moje filmy robią już mniejsze wyświetlenia, więc podejrzewam, że większość osób z Movister Planet, które mam w znajomych właśnie albo mnie nie ogląda, albo już nie korzysta z MSP. Żeby mieć tutaj jakikolwiek Porządek, bądź aktywne osoby, które faktycznie chcą mieć mnie w znajomych i mnie oglądają, od czasu do czasu robię czyszczenie po prostu znajomych. I tak będzie też w tym przypadku, dlatego stworzymy moi drodzy artbooka. Artbook będzie o tematyce tego właśnie, że będę usuwała znajomych i po prostu moi przyjaciele, którzy będą w moich znajomych, będą mieli po prostu dostęp do tego artbooka, będą mogli go skomentować, niki będę sobie zapisywała w notatniku, aby później te osoby dodać. Na to będziecie mieli po prostu tydzień, aby nie było to też za długo albo za krótko. A jednak chciałabym to zrobić jak najszybciej. Dlatego ja tutaj sobie tego artbooka stworzę i zaraz wam wszystko pokażę. A więc tak wygląda mój artbook. No nie ma tutaj zbyt fajnych rzeczy, tylko po prostu są napisy. Napisałam, że usuwam znajomych, wystarczy, że napiszecie komentarz i dlaczego robię porządek w znajomych. Wyznaczyłam również termin, więc jeżeli macie mnie w znajomych na mówi serpanet na koncie Klaui, macie czas do północy dnia 5. sierpnia i jeżeli ktoś mi da wymówkę, że był na wakacjach i nie wiedział. Faktycznie może tak być, ale jest to mało prawdopodobne, gdyż siedzicie na telefonach, oglądacie filmy na YouTubie, jak i podejrzewam, że większość z was po prostu aplikację Mister Planet ma na swoim telefonie. Dlatego tego artbooka już sobie tutaj zapisuję i szkoda, że nie ma opcji, że tylko znajomi. Tak to będę musiała sprawdzać, czy taką osobę faktycznie w znajomych posiadam. Jeżeli byłoby to zaznaczone tylko dla znajomych, to sprawa byłaby prostsza. Bo niestety Chyba, że już to naprawili. Movister Planet ma takie coś, że jeżeli ja wejdę sobie w jakikolwiek artbook, wejdę w komentarze i wybiorę osobę, o, naprawili to, bo kiedyś było, że nie mamy w ogóle tutaj żadnych znajomości, nawet jakbym miała tą osobę w znajomych. Właśnie wyglądało to w ten sposób, a teraz nawet nie wiem, czy tą osobę mam w znajomych, czy jej nie mam, czy jest to właśnie ten błąd. Mam nadzieję, że tak nie będzie się działo. Możemy nawet tutaj zobaczyć teraz w artbooku. Prosiłam o jeden komentarz o wystąpienie. Ząpił mi tutaj błąd przed chwilą, ale jak widzicie, mam tą osobę w znajomych prawdopodobnie, a nie pokazuje mi się, że tak jest. Dlatego będę musiała robić to w ten sposób, że zapiszę sobie nick, wejdę w znajomych, wpiszę i tutaj już mi się pokazuje. To będzie jedyny problem tej sytuacji, ale mam nadzieję, że wszystko się po prostu uda. I od razu usunę tutaj ten jeden komentarz, żeby nie było tyle pracy na później. Podejrzewam, że niektóre osoby mogą być oburzone tą sytuacją, jednak ja czuję taką potrzebę, daję wam możliwość tego, żeby. W tych znajomych zostali, więc mam nadzieję, że to po prostu uszanujecie. A posiadając tyle znajomych, nawet jeżeli niektórzy nie są aktywni, mówister Planet po prostu się laguje. I usunięcie znajomych jest to dobra opcja co jakiś czas, aby tych lagów uniknąć. A podejrzewam, że faktycznie zniknie mi tutaj dość sporo przyjaciół. Pomimo tego, że jest to odcinek taki informacyjny, to możemy też sobie ocenić niektóre rzeczy, a mianowicie mamy tutaj nowy pakiet Diamond. Z pierwszego rzutu okiem wygląda on naprawdę bardzo ciekawie, jednak te przypominają mi włosy ze sklepu ze diamenty, bo chyba takie mniej więcej były. Jak i przypomina mi ten strój troszeczkę pakiet emo, ale ogólnie oceniam go 9 na 10. Zwierzak jest uroczy naprawdę. No i prawdopodobnie będzie znowu nazywał się pakietem dragon. Zaaktualizuję sobie może jeszcze status, żeby wszyscy wiedzieli. No i status napisany. Jestem ciekawa, czy oceniałam już nowy motyw, jednak nie i są dwa nowe motywy, których nie widziałam, a nie to jest jeden po prostu, ale możemy sobie tak po części pokrótce zajrzeć. Oczywiście animacje wszystkie kupię, no i jak widać są animacje, które już wcześniej były. Standardowo. Tylko i wyłącznie jest jedna strona, dlatego przejdziemy sobie teraz do rzeczy. W rzeczach tak naprawdę nic ciekawego nie widzę. Nawet takiego sensownego, aby dodać do pokoju. Jedyna sensowna rzecz to jest chyba ten żyrandol, ale szczerze powiem, że będzie pasował tylko i wyłącznie do takiego mroczniejszego pokoju. No i oczywiście jest tylko jedna strona. Czas teraz na modę dziewczęcą. Myślę, że tutaj mogą być całkiem ciekawe rzeczy, ale szkoda, że nie ma kolejnego motywów w stylu wakacyjnym albo jakiegoś takiego typowo tematycznie wakacyjnego na przykład nie wiem jakieś imprezy nawet Piknik, basen, cokolwiek. Koszulka jest całkiem ładna, ta też ogólnie większość tutaj rzeczy będzie jak znam życie ładne. Ta sukienka mi się w sumie nie podoba, ta też mi się nie podoba. Ta bluzka nie wiem dlaczego jest za diamenty, włosy tak samo. Na drugiej stronie natomiast mamy przepiękne włosy, naprawdę mi się mega podobają. Te spodnie chyba już były albo podobne, buty są bardzo ładne, tutaj to na szyję również. Ta koszulka mi się zdecydowanie nie podoba, a tak poza tym reszta rzeczy jest spoko. Na trzeciej stronie mamy widzę, że głównie takie dodatki tutaj na samym początku, które są całkiem w porządku. Włosy już były, nie podobają, mi się koszulka ładna, kotek już był i to chyba było jako unikat w jakichś zadaniach, o ile dobrze pamiętam, buty są brzydkie, spódniczka również ta też sukienka jeszcze jako tako. Na czwartej stronie widzę też rzeczy, które już kiedykolwiek były chyba. Te buty mi się strasznie podobają, a reszta rzeczy tak naprawdę nie bardzo, to jest jeszcze OK. To oraz ten wisiorek. Na piątej stronie niestety już jest kolejny motyw, dlatego ja sobie tutaj zrobię szybko luka i zaraz Wam go pokażę. No dobra, tak będzie wyglądał mój look i mówiłam, że ta spódniczka mi się nie podoba zbytnio, ale akurat do tego looku jest okej. Okay. Kupię sobie tutaj wszystko, nie wyszło aż tak dużo starkońców za to. Zdejmiemy sobie oczywiście wszystkie dodatki, które są zbędne i finalnie tak prezentuje się mój look. Możecie go ocenić poniżej w komentarzu, jednak jeszcze jednej rzeczy tutaj nie zdjęłam. Dobra, teraz jest okej. Okay. No i oczywiście idę mojego looka zapisać, więc jeżeli chcecie, możecie go oczywiście polubić. Skomentować oraz kupić, ponieważ moje luki możecie kupować bez pytania. No i standardowo przyłączymy się do oceniania. A więc w tym odcinku byłoby to już na tyle. Jeszcze chciałabym pozdrowić osoby z Discorda: Mioloxi, Nela, Vestadame, Balonik oraz Nemesis. Oraz pozdrawiam osoby, które dały mi donate'a poza live'em. Linka macie poniżej w opisie tego filmu. Oraz osoby, które dały mi coś z kolekcji Drip, Pixel, Inc. Go i tak dalej na konto kolekcja Krali. Więc ja się z wami już żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Więc cześć! Jeszcze, jeżeli jakby ktoś nie wiedział, mamy Unban.al na serwerze, więc jeżeli mieliście bana bądź coś w tym stylu, albo w ogóle jeszcze nie weszliście na serwer, to bardzo serdecznie Was zapraszam, ponieważ tutaj dostajecie wszystkie powiadomienia o nowych filmach, live'ach oraz streamach na Twitchu. A propos, tak, mam Twitcha, więc macie linka w opisie, tam są częściej teraz streamy. A żeby dołączyć do serwera wystarczy wejść w link w opisie. Kiedy już klikniecie dołącz, klikacie tą oto chmurkę, aby móc korzystać z serwera. Przerzuca Was na regulamin, który polecam przeczytać. Następnie wejdźcie sobie na kanał rangi i zaznaczcie gry, w które gracie, ponieważ jeżeli nie zaznaczycie danej rangi, dany kanał Wam się po prostu nie pokaże. Oraz jeżeli oglądacie mnie na Twitchu, macie tutaj takie coś jak strefa Twitch. Jeżeli też jej nie klikniecie, to kanału nie będziecie mieli. Tutaj jest strefa Twitcha, tutaj mamy na przykład strefę ogólną, a tutaj kanały tematyczne z różnymi grami. Dlatego konieczne jest po prostu wejście na kanał rangi i zaznaczenie sobie tego, w co gracie. A teraz już naprawdę dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie, więc cześć!